Cześć. Dziś miasto 28. 128 dzień niepalenia papierosów. I takie mi naszły przemyślenia. Dzisiaj rano się zważyłem i złapałem się za głowę. Przybrałem prawie 5 kg. I ja wiedziałem o tym zawsze, że jak się rzuci papierosy, to człowiek przybiera na masie. Ale nie sądziłem, że to następuje tak znienacka. Bo od zawsze ważyłem 88 kilo i ważyłem się miesiąc temu, 2 miesiące temu, 3 miesiące temu, 4 miesiące temu i zawsze 87, 89, cały czas 88 kilo. I nagle dzisiaj patrzę i ponad 9 dyszek wskoczyło, nie? Więc mówię, jestem ciekawy, z czego to wynika. Może z tego, że troszkę mniej się ruszam i tak to prawda przez okres wakacyjny trochę się zapuściłem. No i tak mniej biegam, mniej uprawiam sportów, mniej podnoszę różnego rodzaju ciężarów. Może więcej jem, bo przez te wakacje, teraz jak byłem w Chorwacji, to się trochę nażarłem różnych rzeczy, krewetek i tak dalej. Więc jak to wygląda u Was? Czy Wy po rzuceniu papierosów zauważyliście, że macie, nie wiem, no zwiększa się Wasza masa ciała, czy też nie zauważyliście żadnej różnicy? Dajcie mi znać, proszę, w komentarzu tam poniżej. A jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to ja tutaj mówię o rzuceniu papierosów i każdego dnia będę tutaj, każdego tygodnia będę wrzucał tutaj jakieś materiały związane właśnie z tym, jak człowiek się zachowuje, jak ludzkie ciało się zachowuje po 20 latach palenia papierosów. Więc tu masz przycisk subskrypcji. Tu masz jakieś kolejne filmy, które znajdują się na kanale. No i zapraszam do komentowania. Do zobaczenia. Cześć!